Witajcie, dzisiaj pokażę Wam tą wytaczarko-frezarkę, którą zrobiłem, bo było parę pytań na jej temat. Każdy był ciekawy, co to jest za urządzenie. Jest to wykonane przeze mnie. Nic takiego tutaj specjalnego nie ma. Bazą do tego były stoły krzyżowe, które tutaj możecie zauważyć. Posuw jest zrobiony na stole krzyżowym, takim jak jest tutaj. Jest on przymocowany na plecach tutaj do tej cełówki. Ja Wam tutaj szczegółowo będę pokazywał, jak to wygląda. Cełówka jest 200. Jest to zespawane razem pod kątem prostym. Do niej jest tutaj przymocowany ten stół krzyżowy. Jak widzicie, tutaj są nawierty porobione i tutaj jest przykręcone, ona jest nagwintowana w tym miejscu. Tutaj tak samo, góra jest tak samo zrobiona. Tutaj do tego elementu dolnego tego stołu krzyżowego jest zamocowane to wrzeciono, które jest wykonane z wałka liniowego. Tutaj jest piasta od Fiata 126P. Są łożyska są dwa do góry i na dole, są uszczelniacze, jest całość jest zalana olejem. Tutaj dodatkowo jest jeszcze jedno łożysko w oprawie do usztywnienia całej tej konstrukcji. Silnik napędzany jest tutaj przez koło pasowe na przełożeniu. Posuw jest zrobiony na takim małym silniczku z przełożeniem, z motoreduktorem. Zaraz Wam włączę i zobaczycie, jak to wygląda. Są obroty lewe, prawe, jak chcemy jechać do góry czy w dół. Jednym minusem jest to, że nie ma szybkiego wysuwu, także jeżeli skończymy wytaczanie, no to musimy niestety czekać te 15 minut, aż nam nóż wrzeciono wyjedzie z cylindra. Całość jest w miarę sztywna, widzieliście pewnie na filmikach, jak planowałem głowicę do Fiata 126P, także mogliście zauważyć, że wykonanie i dokładność jest nic nie odbiega od oryginalnych frezarek. Pewnie i tak wielu z Was skrytykuje tą maszynę, bo stwierdzi, że jednak takie operacje powinno się robić na bardzo dokładnych maszynach. Jeśli chodzi o koszt tej maszyny, to stoły krzyżowe kosztowały w granicach 500 zł jeden, czyli mamy już 1000 zł. Cełówka to w granicach 100 zł. Tutaj te płaskowniczki i kątowniczki, to wszystko jest w granicach, nie wiem, 20-30 zł. Także na silnik też tam, tu nie jest z jakiejś tam wielkiej mocy, bo jest na przełożeniu, także on ma chyba tylko 0,37 kW. Tutaj dodatkowo zrobiłem jeszcze taki uchwyt cylindrów ze starego uchwytu tokarskiego. Jest mocowany tutaj od dołu za tuleje. Dodatkowo jeszcze są takie szpilki, które dociskają cylinder z góry, żeby to było jak najbardziej usztywnione. Głowice są wymienne. Tu mam na śruby. Głowice też robiłem sam, wytaczałem, frezowałem. Tutaj jest ta głowica do planowania, którą wcześniej Wam pokazywałem na filmiku, jak można ją zrobić.